Witam serdecznie, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. Działam na smartfonie, jeszcze przesunę Oppo A16, a zresztą wszystko macie na nagrywaniu ekranu. Jest to telefonik taki, powiem szczerze, średniej klasy. Powiem szczerze, ma 3 giga RAM-u, zresztą co widzicie, 8-rdzeniowy procesor. Powiem wam tak, że ten telefon, korzystam z niego, bo mój pokój X3 NFC jest w serwisie, ma rozbitą tylnie szkło aparatu, bo wypadł mi z kieszeni, obrócił się w powietrzu i przyładował obiektywami w nóżkę piecyka elektrycznego. No, więc w takim stanie go tam zawiozłem. Aparat dało się uratować. Szkło będzie nowe. Jeszcze przy okazji nakleję szkło mineralne na aparat, żeby w razie czego, jak coś się znowu wydarzy, żeby to szkło pękło i się rozleciało, niż aparat miałby znowu ucierpieć. A przy okazji sobie zregeneruję folię ochronną na samym telefonie. No, powiem wam szczerze, bo naprawdę co jak co, ale wiecie, lepiej mieć wydajny telefon, który jest naprawdę fajny, niż mieć coś, co jest okrojone. Właśnie jedzie samochód, który wali długimi, gdzie nie powinien nawet walić długimi. Powiem szczerze, że naprawdę ja tego case'a na telefon, co miałem, to powiem szczerze, jeden najlepszy Fusion. Rozprasza dobrze wibracje, jeżeli telefon wam upadnie na ziemię, a mi upadał wielokrotnie, nawet ekranem w dół, gdzie ten case ma takie boczki wystające lekko do góry i właśnie dlatego ekran był uchroniony zawsze przed uderzeniem centralnym. Ale no niestety zapomniałem o aparacie, że należy go, słuchajcie, też ochronić, jakieś folie, szkło nakleić. No i właśnie to jest przyczyna tego, czego zbił mi się aparat. No nie przyznaję się, dałem ciała, nie pomyślałem o tym, ale wiecie, jak się pracuje, nagrywa się też YouTube'a, no to wiecie, można nie pomyśleć, zrobić coś na odpier. A potem widzicie, wychodzą takie kwiatki. Telefonik działa bardzo sprawnie, bardzo fajnie, nie mam zarzutów. No te 3 giga RAM-u to trochę jak na moje standardy, powiem wam szczerze, teraz sobie weszłem do lasu, jak na moje standardy, to powiem szczerze, troszkę deczko za mało, bo mogłoby być lepiej, ale powiem wam szczerze, jestem miło zaskoczony, bo no, nawet widzicie, ile jest ogólnie pamięci dyskowej w telefonie. No, dostępne jest jeszcze 5 giga zajęte, jest 15. No więc to nie jest jakiś champion wydajności ten Oppo A16. Powiem szczerze, wziąłem ten telefon w oferta od operatora. Ofercie od operatora. Bo za psie pieniądze tam dosłownie był. No nie żałuję, bo powiem szczerze, przydaje się często, nawet często z niego nagrywam do serwisu YouTube. I po prostu macie tutaj właśnie pokazane jego parametry tylko po to, żebyście widzieli, na czym ja pracuję. Nie jest to gówno, jak zazwyczaj mówię. Po prostu te 3 giga RAM-u można by było zwiększyć do 16. Pamięć wbudowaną można by było zwiększyć do 256 GB. To nie kosztuje dużo i tyle. Ale powiem szczerze, że panowie inżynierowie z Oppo wykonali kawał dobrej roboty, bo zoptymalizowali ten smartfon tak dobrze, że wiecie, no jak otwieram takie skomplikowane rzeczy jak YouTube czy przeglądarkę, to czuć ten niedosyt RAM-u. Ten procesor działa bardzo bajkowo, ale czuć niedosyt pamięci. No, ale telefon sobie radzi, po prostu. Powiem szczerze, telefon sobie radzi i nie ma z tym problemu. To jest smartfon bez technologii 5G. Ja tej technologii na razie nie ufam, bo to jest nowość i tyle. A jak dopiero to się ustandaryzuje, to dopiero ja wejdę w tą technologię. 5G to jest dla mnie w ogóle na razie coś nieznaczącego.
Powiem wam szczerze, 4G można bardzo dużo rozwinąć, można naprawdę z tego coś zrobić, a powiem wam szczerze, że 5G weszło niedawno, a już wszyscy się tym jarają, jakby nie wiem co to było. Po prostu słuchajcie, powiem szczerze, według siebie nikt praktycznie pewno nie czytał, czym jest 5G i do czego służy, i dlatego większość ludzi to po prostu chapnęło jako coś, co będzie zajebiste i tak dalej. No ale powiem wam szczerze, że tu u mnie w Celestynowie mój kolega ma S22 Ultra z 5G. No i powiem wam szczerze, jest dupa lipa, bo te 5G w ogóle nie działa. No, tak jak u mnie na ulicy w otwartej przestrzeni działa. No tam pobieranie to ma kurde 130 ileś mega, wysyłanie to jest jakieś kurwa 50 parę mega i podobno ma full transfer i tak dalej. No to coś jest z tym 5G naprawdę nie tak i powiem szczerze, no a jak weszliśmy na górkę koło mojego domu, to już w ogóle kaplica. Mówiłem mu, że tak będzie. Nie będzie, damy radę. Zobaczysz, że jeszcze będziesz odwoływał to, co mówisz. No i piwo wygrałem, oczywiście. No niestety, no chłopak się przeliczył, bo myślał, że wygra, a tu się okazało, że stary wyjadacz, taki jak ja, miał rację. No. Powiem wam szczerze, że Poco X3 NFC to naprawdę telefon, który warto, mogę polecić każdemu, jest mocny, wytrzymały i powiem szczerze, rozwala nawet iPhony 14 Pro Max, gdzie robiłem na swoim kanale YouTube filmik, gdzie pokazywałem, gdzie parametry mojego telefonu są dosłownie takie same, jak, a nawet lepsze niż iPhone'a 14 Pro Max, więc kurde, teraz pewnie osoby, które posiadają tego iPhone'a, pewnie ciśnienie im skoczyło, no i należy wam się, iPhone'owcy zakopani. Wy wyższacie się, uważacie, że wy jesteście kurde wyższą ligą, nie wiem, ludzkości czy co. No. I tyle. Nie obrażając nikogo, jeżeli kogoś obraziłem, to bardzo przepraszam. Nie miałem tego na celu, ale mówię jak jest po prostu. I powiem wam szczerze, że Android w tym telefoniku to jest 11. Zresztą wszystko widzicie tutaj. No. Wszystko tutaj widzicie i powiem wam szczerze, no nie żałuję kupna tego telefonu, bo on naprawdę działa, widać, że działa. No, czuć tego działania, ale ten niedosyt pamięci wbudowanej, pamięci RAM, to naprawdę robi swoje. Powiem wam szczerze, że już przez swoje życie przerobiłem takie perełki jak Xperia X8, Xperia M, Xperia M2, Xperia Z1, Z1 Ultra. Tablet Xperia Z1, który eksplodował po dwóch dniach użycia. Powiem wam szczerze, bo ładowałem go i jednocześnie korzystałem, obciążyłem go chyba na maksa jak się dało i chyba coś z zabezpieczeniami mnie zaskoczyło, bo po prostu dymić się zaczął, wyrzuciliśmy go przez okno na parkingu z samochodu, no i strzelił spod niego ogień i powiem wam szczerze, i tak tablet zakończył działanie, ale to było 10 lat temu. No. Nawet 10, chyba nawet mniej lat temu, ale mniej więcej. Ja już lubię mówić tak w ten sposób, że to było 10 lat temu, walić to. No. Ale powiem wam szczerze, odeszłem od smartfonów Sony, Samsunga, dlatego że to dla mnie są ruiny kompletne. Po prostu odgrzewane, większość tych telefonów to odgrzewane kotlety, kurde, są robione jako nowe, a to jest ta sama kurna mać technologia. Jak się dobrze wczytacie, jeżeli się dobrze wczytacie w ich specyfikacje, nie tylko, to powiem wam szczerze, naprawdę odgrzewane kotlety z martwych w stanie i takie rzeczy. No naprawdę. Powiem wam szczerze, gdzie naprawdę, no Samsung S22 Ultra, to powiem wam szczerze, tak pomiędzy nami, to on chyba więcej wpytala prądu, niż ta jego wydajność jest warta swojej ceny. No bo weźcie pod uwagę, że telefon niby ma tą kosmiczną wydajność, a zrobicie parę zdjęć i już macie tylko 90% baterii. Kolejne parę zdjęć i już macie 80% baterii. Więc ja się pytam, gdzie ten prąd jest kurwa marnowany. No.
chyba na ten procesor Exynos, który ledwo zipi. Niby tam jest wsparcie silnikiem AI. A tak naprawdę, wiecie, napiszcie mi w komentarzu, po jaką cholerę montować koprocesor sieci jakiejś tam neuronowej, bo panowie z Samsunga ewidentnie się naoglądali Terminatora i skopiowali ten procesor, który był pokazany w Terminatorze w formie dysku M2. A to pewnie był plan szatana. No, ale naprawdę, śmiesznie mówiąc, to ja naprawdę czytałem o tym procesorze i ja naprawdę się czasem za głowę łapałem, nawet po głowie się drapałem jak szympans, bo jaką cholerę ładować do telefonu coś, co żeby się nauczyło twoich zachowań, potrzebuje 2 lat. Kurwa, a po 2 latach zazwyczaj też ten człowiek wymienia telefon na nowy. Nie, powiem wam szczerze, że wszystko da się zrobić. Powiem wam szczerze, nawet taki Oppo A16, dobrze wymówiłem, powiem szczerze, da się go przetworzyć, po prostu, jeżeli ten telefon trafi na recykling, po prostu zdemontować, wyświetlać, wykorzystać jego komponenty, na przykład wykorzystać te komponenty do innych urządzeń, jeżeli będą sprawne i tyle. No, słuchajcie, jeżeli chcecie dbać o tą planetę, to musicie też coś z siebie wykazać. Ja udowodniłem swoimi działaniami, że nawet stary komputer ze śmietnika jestem w stanie ożywić i dalej funkcjonuje u mnie. I to nie jeden. No. Więc dzisiaj to będzie temat takie gadki z chatki i nic więcej. Bo to są luźne takie tematy według mnie, które ja lubię poruszać. Ale o tym procesorze Exynosie Samsunga to zrobię oddzielny film, bo to naprawdę to, co tam napisali, to mnie aż rozpierdala. Po prostu, dosłownie. Wiem, że dla niektórych ludzi ten film będzie cholernie nudny i tak dalej, ale ja rozumiem to, że was takie rzeczy nie interesują. Ale powiem jeszcze, że bardzo interesują. Oprócz jak to mój kumpel mówi, Ponylandu. Ponylandu. Ciebie popierdoliło, chłopie, ty oglądasz jakieś kucyki, kurwa. Ja mówię, obejrzyj ze mną jeden serial, to zobaczysz, o co chodzi. A potem obejrzę, mówi, ty, kurwa, to zajebiste jest. Ponyland nazywa tą bajkę. No, ja powiem wam szczerze, kucyki nie są chujowe. Powiem tak naprawdę szczerze, że bajka na Netflixie, My Little Pony, Zmieniaj świat, to jest lepszy odstresowacz niż, kurde, picie piwa. Już wolę, powiem wam szczerze, tak pomiędzy nami, oglądać kucyki pony na Netflixie niż, kurde, patrzeć się w telewizor i tylko kalkulować, czy jutro będę w stanie dożyć kolejnego dnia. No bo bądźmy szczerzy, no nasz rząd i ogólnie rządy na całym świecie coś kombinują i za chwilę będzie na świecie taki burdel, że chyba wszystkie telewizje na całej planecie będą truły o tym. No, więc i tyle. Dosłownie za chwilę będzie na całym świecie taki Saigon, że niektórzy dopiero się obudzą, gdzie są. Nie mówię tego z premedytacji czy z czegoś, tylko mówię jak będzie. Dobra, trzymajcie się, na razie, pozdrawiam. No i dobra, i to byłoby na tyle.